vitam vitam. it's been a year since ethers were introduced, so i think it would be nice to talk about limit breakers once again. my first hero with limit broken was caddy. she did amazing things for me, and i will never regret that. few months later, um, i think it was in november, i used ethers on exnopod that was obvious choice and lazy but since then i was waiting but right now i feel like i'm a bit behind with other players and i want to catch them up so today i will use ethers on five heroes and i will talk about next projects so who should you limit break step 1 you should Think about your war defense. Each hero with broken limit increases your alliance war score. Higher score means stronger opponents, so you need better defense. Step two: heroes that are emblemed or will be emblemed soon. Step three: heroes that can benefit most from ethers. Um, I'm not huge fan of using um, limit break on passive heroes or snipers, but there are exceptions. Step four: heroes that are good overall and can help you in few game modes like PVP, PVE, Titans, challenges. Step five: heroes that you like and. That you will use often. There is no point of using ethers on hero you will use maybe only once in a week. So these are my five steps before I will use ethers on a hero. So who will be my choice? Let's start with Ice Faction. I'm gonna limit break Alasi costume. Um, and my next project will be Quentin. To be honest, I have others to um, limit break both today. Fire Faction. I know that for many players. Um, where is Fire? Oh, Jesus. Okay, for many players, Octros would be top choice, but. I don't like him. That's why I will go with MJ Costume. She's my first red pick for PvP, Green Titans, and Challenge Events. A nature Faction. Okay, he's somewhere in the top. Um, the winner is Guan Yu. Um, he's amazing and one of my favorite heroes. And next pick will be tough one. I have heroes like Evelynn. Um, who else is on the list? Mother North, Liu Bei, and he's not ready yet. Arco, he's great, and I would love to limit break all of them. Holy Faction. Uh, in Holy, my first hero will be White Rabbit in costume. Uh, he's my top Holy offensive hero and he's on my defense in few modes. Um, and probably my next pick will be Lidenbrock. And Dark Faction. That's tough one but i will go for ludwig and my next pick will be probably one of the snipers so rainy dark lord or konshu so these are my choices for today let me know what you think about them if you like this video please hit like button and don't forget to subscribe so let's use Ethers. And power Level Those Heroes. Witam w polskiej wersji. Minął rok, od kiedy zostały wprowadzone materie do łamania limitu, um, i myślę, że byłoby fajnie, żebym ponownie a, opowiedział troszkę więcej na temat łamania limitu i moich wyborów. Um, jeśli chodzi o mnie, to moim pierwszym wyborem a, była Skadi. Była to moja pierwsza przełamana postać, e, zrobiła dla mnie niesamowite rzeczy e, w trakcie tego roku um, i nigdy nie będę żałował tej decyzji. Um, kilka miesięcy później, myślę, że to było jakoś w listopadzie, użyłem um, kamieni łamania limitu na mackobrodę. To był oczywisty wybór i na Lizji. Natomiast od listopada właściwie nie złamałem żadnej pięciogwiazdkowej postaci. W tym momencie czuję, że zostaję troszeczkę w tyle, jeśli chodzi o innych graczy, i chciałbym ich trochę e, dogonić. Więc dzisiaj przełamię pięciu kolejnych bohaterów i powiem o moich kolejnych projektach. Więc e, kogo powinniście przełamać? Krok pierwszy. E, powinniście pomyśleć o swojej obronie wojennej. Każda przełamana postać zwiększa siłę wojenną waszego sojuszu. E, większa siła wojenna to znaczy silniejsi przeciwnicy, więc wasza obrona musi być mocniejsza. Krok drugi. E, bohaterowie, którzy mają talenty, lub wkrótce będą mieli e, dane talenty. Krok trzeci. A postacie, które mogą skorzystać najbardziej na przełamaniu. Więc tu nie jestem ogromnym fanem łamania postaci pasywnych czy snajperów, natomiast oczywiście jest sporo wyjątków. Krok czwarty. A postacie, które są ogólnie dobre i mogą Wam pomóc w różnych obszarach gry, np. walka z graczami, w, w, walka na mapach, w, Tytany czy wydarzenia. I krok piąty, postacie, których często używacie. Um, nie widzę sensu w przełamywaniu postaci, a, która będzie tylko grzała ławkę, i będziecie ją używać raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie. Więc to jest moje pięć kroków, um, którymi staram się kierować, zanim przełamię jakąś postać. Więc kto będzie moim wyborem? Zacznijmy od frakcji lodu. A dziś złamie kostiumową Malację. a moim kolejnym projektem będzie Quintin. I tu jest jeden z tych wyjątków. Jest to snajper, natomiast jeden z fajniejszych snajperów w całej grze. Frakcja ognia. A muszę sobie tylko przerzucić i ogień tak na dole. A jeśli chodzi o frakcję ognia, tu nie mam aż tak wielu wyborów. I przypuszczam, że dla większości z Was a, z moich postaci pierwszym wyborem byłby OkTros, lub byłaby, cholera wie. Natomiast ja nie do końca lubię tą postać i moim takim pierwszym czerwonym wyborem, jeśli chodzi o walki z graczami, e, zielone tytany czy wydarzenia, jest kostiumowa MJ. I to ją dzisiaj przełamie. Frakcja natury. Um, zwycięzcą będzie Guan Yu um, Jest fantastyczny Jest jednym z moich ulubionych bohaterów um, Następny wybór będzie bardzo trudny um, Mam tutaj Evelyn I kilka innych postaci, które z chęcią bym przełamał Właściwie każdą z nich Matka Mróz, Liu Bei czy chociażby postać, którą za chwilę zaczynam robić. Arko, który również jest fantastyczny. Frakcja światłości. Pierwszym moim złamanym bohaterem z frakcji światłości będzie kostiumowy królik. Jest jednym, jedną z moich topowych kart, jeśli chodzi o atak żółtym kolorem. Jest w mojej obronie w niektórych trybach, i prawdopodobnie też następnym wyborem będzie profesor. Tu, jak mnie oglądacie dłuższy czas, to wiecie, że mówię malosi król, natomiast malosi do końca nie potrzebuje przełamania, więc wystarczą mu talenty. I jeśli chodzi o frakcję mroku, tutaj miałem najcięższy wybór, A ponieważ mam przełamaną pasywną postać, i nie chciałem łamać kolejnej pasywnej, ale zrobię to. A więc dzisiejszym wyborem będzie Ludwik. Natomiast kolejnymi wyborami będzie czy kolejnym wyborem będzie ktoś z moich snajperów: Reini, Pan Ciemności, który z obecną aktualizacją dostał buff Rodziny, albo KONSZU. Każdego mogę podnieść na 20 talentów, więc. A tu mam tak naprawdę miesiąc, żeby się zastanowić, więc to będą moje wybory na dziś. A dajcie znać, co o nich myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę i pamiętajcie, żeby subskrybować. Więc nie ma na co czekać. Użyjmy tych materii i ulepszmy postacie.